Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego pierwszego modułu kursu przechowywanie i transport we florystyce. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Roślinom należy zapewnić odpowiedni zasób składników pokarmowych. Najistotniejsze z nich to azot, fosfor i potas. Azot wpływa na wzrost roślin, pędów i liści oraz na tworzenie chlorofilu. Jego niedobór powoduje, że roślina staje się wiotka i podatna na choroby. Fosfor jest pierwiastkiem niezbędnym do tworzenia się korzeni i pąków. Dzięki niemu dojrzewają owoce i nasiona, dlatego rośliny ozdobne z kwiatów potrzebują go więcej niż te ozdobne z liści. Potas wpływa natomiast na sztywność tkanek, uodparnia roślinę na choroby i szkodniki oraz uczestniczy w fotosyntezie. Bardzo ważny jest również magnez, który wchodzi w skład chlorofilu, oraz mikroelementy: żelazo, miedź, mangan, molibden, bor oraz cynk, których rośliny potrzebują w minimalnych ilościach, ale których brak powoduje niekorzystne zmiany w wyglądzie, wzroście i rozwoju roślin. Do objawów niedożywienia roślin należą: wolny przyrost, mniejsza odporność, żółte plamki na blaszkach liściowych, kwiaty zbyt małe lub ich brak. Słabe łodygi, dorosłe liście wcześniej opadają. Małe, słabo wykształcone blaszki liściowe. Rośliny doniczkowe nawozimy co 3-4 tygodnie lub rzadziej, tylko w okresie intensywnego wzrostu. Zawsze nawozimy na wilgotne podłoże. Na okres zimy nawożenia należy zaprzestać, gdyż możemy doprowadzić do przenawożenia, które zawsze kończy się zniszczeniem rośliny. Objawy przenawożenia to. Pomarszczone lub zdeformowane blaszki liściowe, biały, krystaliczny osad na glinianych doniczkach lub podłożu, słaby przyrost. Centra i sklepy ogrodnicze oferują ogromny wybór nawozów dla roślin. Najlepszym rozwiązaniem są płynne nawozy wieloskładnikowe lub nawozy typu osmokote o spowolnionym działaniu, które stosuje się raz na pół roku. Można również skorzystać z nawozów pochodzenia naturalnego na przykład suchego krowieńca lub wzbogaconego o przetworzoną przez dżdżownicę. Ze względu na zróżnicowanie wymagań pokarmowych roślin, najlepiej używać nawozów specjalnych. Niektóre gatunki dobrze reagują na nawożenie dolistne. Należy wówczas skorzystać z preparatów specjalnie do tego przeznaczonych. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.